Siema, siema, ekipa Antygaming na WGW 2015. Pokażemy wam trochę, co tutaj się dzieje, co jest wartego do zobaczenia. Bardzo przyjemne stoiska, przyjemna atmosfera, mniejsze niż PGA, ale mamy nadzieję, że będzie fajnie. Nowinką przynajmniej dla mnie był najlepiej przygotowany kącik dla małych, jaki widziałem jak dotąd. Jak widzicie, mamy mnóstwo konsol, gry Lego, wszystko na większym stoisku Cenegi, specjalnie dla najmłodszych. Można sobie tutaj przyjść, spokojnie rodzic może odpocząć, dziecko znajdzie sobie rozgrywkę, grając w jedną z wielu gier Lego. Swoją drogą, niektóre z nich posiadam i po raz pierwszy czuję się źle za to, że grałem i bardzo mi się niektóre podobały. Oczywiście są także kolorowanki, bloki, rysowanie i tak dalej. No cóż, naprawdę gratuluję przygotowania dla najmłodszych czasów. WGW jest głównie złożone z 8 głównych stref. Jest strefa Cenega, na której aktualnie się znajdujemy, na której możemy zobaczyć, poza Warhammerem, możemy także zobaczyć Fallouta. Wy niestety nie możecie, ale uwierzcie nam, jest tutaj. Za nami znajduje się jeszcze jedna z dwóch największych stref, czyli strefa PlayStation. W osobnej hali znajdują się także wielkie strefy Xboxa i o dziwo Ubisoftu. Oraz oczywiście nasze ukochane Nintendo. Na tej hali możemy pograć kilka nowych gier jeszcze przedpremierowo. W moim przypadku jako PC-towca możemy też pograć w Fallouta, w Assassin's Creed Syndicate, który jeszcze niestety dla PC-towców jest przedpremierowym. Możemy także pograć w Just Cause 3. Bardzo fajnie się zapowiada ta gra, miałem bardzo dużo zabawy z dwójką. W jedynkę, jestem gotów się przyznać, z ręką na sercu, nie grałem, niestety. Tutaj jest inna atmosfera niż spotkacie na PGA. Jest to atmosfera bardziej profesjonalna, bym powiedział. Wszędzie macie te wysokie stanowiska, te, które widzicie za mną, jest wyjątkowo niskie. Wszędzie widzicie gigantyczne reklamy. Mi się to bardzo podoba, to nadaje taki ciekawy klimat. I oczywiście większość hali to są praktycznie komputery i konsole, na których możecie sobie podejść, pograć. Niestety nie możemy ich nakręcić. Nie my, tylko ktoś nam powiedział, że nie możemy. Trzy gry, które miałem przyjemność tutaj zobaczyć i na które najbardziej czekam. Rise of Tomb Raider. Bardzo mi się spodobał reboot serii. Pierwszy Tomb Raider, jedyne co należy mu zarzucić, to to, że był strasznie, strasznie krótki. Mam nadzieję, że poprawią przynajmniej to w nowym Tomb Raiderze i będzie znacznie przyjemniejsza rozgrywka. Star Wars Battlefront. Mam nadzieję, że graliście w betę, tak jak i ja, i to wiele godzin, uwierzcie mi. Gra naprawdę popisała się, oglądając ją, grając w nią, miałem uczucie, jakbym oglądał sceny walk z filmów Star Wars. Mam nadzieję, że gra już w pełni wydana nie zawiedzie mnie. Będzie, mam nadzieję, tak dobra jak ta beta. Mam taką nadzieję, bo niestety takie gry, które są na licencjach, potrafią być skopane. No ale dobra. I ostatnia gra, na którą jeszcze przedpremierowo czekam, czyli Hitman. Hitman niestety nie można tutaj jeszcze nigdzie w niego pograć, aczkolwiek miałem przyjemność być na dość ciekawym pokazie filmowym, który rozbudził moją chęć zabijania przypadkowych ludzi. A właściwie nie przypadkowych ludzi, tylko celu, niech będzie.
wiele w życiu widziałem, ale jeszcze nigdy nie widziałem całej ściany to i to i na imprezie gamingowej. Chciałem się tym tylko pochwalić. Krótkie przemyślenie. Nikt o tym nie chce powiedzieć, nie ma to nic wspólnego, ale po prostu pierwszy raz. Zimno, ciemno, tak więc pora kończyć naszą przygodę z Warsaw Games Week. Denerwujący jest ten week, przecież to jest tylko w weekend. No ale cóż, skoro także nazywałem się największymi polskimi targami, największe polskie targi gier wideo w Polsce, oczywiście, że tak, Wulpi. Słyszałeś o jakichś większych kiedyś? W ogóle oni też powiedzieli, że to są jedyne takie targi w Polsce gier wideo. Tak naprawdę, tak się zastanawiam, czy my niedawno nie byliśmy na jakichś targach gier wideo. Chyba nie, ale może mnie poprawisz, ale ja tak sobie coś nie przytyłem. Nie, to niemożliwe, żeby był jakiś inny. Mówisz, że jakieś game areny organizują w Polsce? Nie, coś takiego słyszałem. Może jest kapkę większa, tak? Maksymalnie 4-5-krotnie większa powierzchnia. No cóż, ale bawiliśmy się fajnie, bo w sumie Xbox i Sony porządnie podeszło do sytuacji, rozłożyli gigantyczne stanowiska, mnóstwo konsoli można było sobie pograć. Miałem przyjemność popykać w Assassin's Creed Syndicate, już mogę się doczekać, aż w końcu będzie na PC-tach i będę mógł wam pokazać na streamach. Tak się trochę często, bo mi zimno naprawdę. No dobra, Wulpi, co ci się najbardziej podobało? Znaczy ja tylko jeszcze powiem, że pomimo tego, że te targi były na pewno mniejsze niż chociażby ostatnie PGA, to były, wydaje mi się, przygotowane bardziej profesjonalnie. PGA było bardziej takimi targami pokazowymi. Pokazywali sprzęt, pokazywali wszystko, a tu można było bardziej pograć, można było... Znaczy to było przygotowane bardziej profesjonalnie moim zdaniem. Było dużo więcej stanowisk do grania, strefy firm największych były dużo, dużo większe. No i przez to wydaje mi się, że były takie bardziej luźne, rzeczywiście bardziej takie po prostu profesjonalne. Miałeś powiedzieć o jednym stanowisku, jednej atrakcji, która ci się najbardziej spodobała. Oczywiście atrakcja, która mi się najbardziej spodobała, to jest stoisko Ubisoftu, w którym była bardzo ważna dla nas wszystkich gra Just Dance, tak? Dobrze pamiętam? Dziękujemy. Jak wiemy dobrze, Wulpi jest wielkim fanem gier ruchowych. Gratulujemy tobie twojej naprawdę dużej pasji w tych grach. Naprawdę powinniście kiedyś zobaczyć Wulpiego po 6-godzinnej sesji na Stepmanie lub właśnie na Just Dance'ie. To wtedy Wulpi pokazuje swoją prawdziwą duszę artystyczną. I na ten przykład najbardziej dzisiaj się podobało dziwo strefa dla dzieci. Lubię gry Lego, a w strefie dla dzieci mieli rozstawione PlayStation z różnymi grami Lego, był też Batman, byli Avengersi, których mam. Bardzo mi się spodobało. No cóż, więc myślę, że pora już zakończyć naszą relację. Dziękuję bardzo, że zechcieliście przejść się z nami po Warsaw Games Week.